Biskup Wilhelm Pluta urodził się 9 stycznia 1910 roku w Kochłowicach. W górniczej i bardzo pobożnej śląskiej rodzinie jako syn Piotra Pluty i Agnieszki Pluty z domu Szewczyk. Uczył się najpierw w szkole ludowej nr 4 w Turzokolonii, dziś jest to szkoła podstawowa nr 21. Wkrótce dostrzeżono jego zdolności i w 1923 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Państwowym w Katowicach, gdzie w 1929 roku zdał maturę. Po niełatwym okresie rozeznawania swojego powołania w 1929 roku zgłosił się do Śląskiego Seminarium Duchownego, które wówczas mieściło się w Krakowie, a jego alumni studiowali na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył z tytułem magistra 22 czerwca 1935 roku. 24 czerwca 1934 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze katowickiej z rąk biskupa Teofila Brąboszcza. Jego pierwszą stałą posługę duszpasterską była praca katechety w Państwowym Gimnazjum w Polskim Bielsku. Dziś jest to pierwsze liceum ogólnokształcące w Bielsku Białej, gdzie pozostał do wybuchu II wojny światowej. Od września 1939 roku był wikariuszem w rodzinnej parafii w Kochowicach, a po aresztowaniu proboszcza przez gestapo przez pewien czas jej administratorem. Potem od września 1940 roku był wikarym w parafii świętego Antoniego w Królewskiej Hucie, a w lipcu 1942 roku został posłany na pierwszą samodzielną placówkę do parafii świętego Andrzeja Boboli w Leszczynach Herbnickich, gdzie doświadczył wyjątkowych trudów duszpasterstwa w czasie wojny. W maju 1945 roku został administratorem stacji duszpasterskiej świętego Andrzeja Boboli w Nowej Wsi, Wirku. A w październiku 1946 roku administratorem parafii w Koszęcinie. W tym okresie 25 czerwca 1947 roku uzyskał tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. We wrześniu 1951 roku objął parafię świętego Józefa w Załężu, gdzie w latach 1951-55 był rektorem studium pastoralnego dla księży neoprezbiterów. W czerwcu 1958 roku Rada Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jednogłośnie uchwala jego nominację na Katedrę Teologii Pastoralnej Ogólnej. Nie zdążył jej jednak objąć, albowiem bullą datowaną na 4 lipca 1958 roku papież Pius XII mianował księdza Wilhelma Plutę biskupem, który w randze wikariusza generalnego prymasa Polski miał zarządzać duchowieństwem i wiernymi regionu gorzowskiego, obejmującego wówczas 1/7 terytorium Polski. Nominację papieską ksiądz Pluta przyjął z rąk prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego 7 sierpnia 1958 roku. 6 września 1958 roku biskup nominat, po drodze wstępując do sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich i do sanktuarium Matki Bożej cierpliwie słuchającej w Rokitnie, przybył do katedry w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie został oficjalnie przyjęty. Następnego dnia w tejże katedrze przyjął święcenia biskupie z rąk kardynała Wyszyńskiego. Jego zawołaniem biskupim stały się słowa, aby wszyscy byli jedno. 25 maja 1967 roku został mianowany administratorem apostolskim do dyspozycji Stolicy Świętej na terytorium dotychczas przez niego zarządzanym. Jednak pełne usamodzielnienie administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych Polski, do którego biskup Pluta walnie się przyczynił, nastąpiło dopiero 28 czerwca
1972 roku, gdy papież Paweł VI podzielił wielką administrację gorzowską na 3 diecezje. Powstała wtedy pełnoprawna diecezja gorzowska, której pierwszym biskupem diecezjalnym został biskup Wilhelm Pluta. 3 września 1972 roku odbył się jego ingres do katedry, w której przyjął święcenia biskupie 14 lat wcześniej. Biskup Wilhelm Pluta zginął 22 stycznia 1986 roku w wypadku samochodowym w Przetocznicy na trasie Skąpe-Sycowice w drodze z Gorzowa Wielkopolskiego do Gubina na spotkanie z kapłanami. Po trwających 5 dni obrzędach żałobnych ciało zmarłego biskupa zostało złożone w krypcie katedry gorzowskiej. Na nagrobku umieszczone zostały słowa z jego listu pasterskiego. Człowiek w człowieku umiera, gdy go już dobro uczynione nie raduje, ani zło nie boli. Katedra gorzowska, dostojna powagą wieków, napełniła się dzisiaj tak tłumną ciżbą ludu wierzącego, że prastare mury świątyni objąć go nie mogą. Napełnił się plac przed jej murami. Twarze tego ludu pełne rozradowania i jasności. A gdybyś zajrzał do głębi serc zgromadzonych tu tysięcy, znalazłbyś i wnętrzu głębokie dziękczynienie Bogu Najwyższemu i Matce Najświętszej. Bo w tęsknym oczekiwaniu wyglądaliśmy na tę chwilę, gdy do katedry biskupiej, osieroconej śmiercią nieodżałowanego i wielkiego biskupa Teodora Bęsza, przyjdzie nowy włodarz i obejmie ją swoje biskupie posiadanie, aby kierować nią i całą diecezją z ojcowską miłością.
świętych murach macierzy kościołów diecezji stanął więc w twojej osobie następca apostołów, aby na tych zachodnich ziemiach zwróconych nam przez Boga budować w duszach ludzkich Królestwo Boże, Królestwo jasności i prawdy, Królestwo dobra i pokoju, Królestwo życia i wieczności. Twój ingres do katedry ogłaszają w tej chwili wszystkie dzwony diecezji. Potęga ich dźwięków głosi Polsce i światu, że stolicę biskupią w Gorzowie obejmuje Boże i polskie władanie drugi z rzędu biskup świętego rzymskiego apostolskiego kościoła, jego ekscelencja, ksiądz biskup dr Wilhelm Pluta, syn ziemi Śląska Górnego. Ekscelencjo, kiedyś wybierał się do tej nowej ziemi danej ci przez Boga, gdy rzucałeś okiem na ogrom przestrzeni diecezji, gdy uświadomiłeś sobie różnorodność jej mieszkańców, może zadrżało ci serce z obawy i lęku przed tą ziemią i jej ludem, ściągniętym ze wszech stron. Arcypasterzu, nie lękaj się tych ziem, nie bój się tego ludu, bo to ziemie wzdłuż i wszerz poznaczone są znakami męki Zbawiciela, bo to ziemie Boże są i polskie są, bo te ziemie będą twoje, oddane ci wiarą i miłością. Amen. Najprzewielebniejszy Ojcze, święta nasza Matka, Kościół katolicki pragnie, byście tego tu obecnego kapłana wywyższyli do godności urzędu biskupiego. Czy macie do tego rozkaz apostolski? Mamy rozkaz apostolski. Niechaj będzie przeczytany. Pius biskup, sługa sług Bożych, drogim synom duchowieństwa i ludowi miasta Gorzowa i diecezji gorzowskiej, przesyła pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie. W dniu dzisiejszym, za radą czcigodnych braci kardynałów świętego rzymskiego kościoła, ustanowiliśmy na mocy naszej apostolskiej władzy naszego ukochanego syna księdza Wilhelma Plutę dotychczasowego proboszcza parafii świętego Józefa w Załężu biskupem i pasterzem nowo ustanowionej, a jeszcze wakującej diecezji gorzowskiej. Wzywamy was przeto wszystkich i nakładamy wam obowiązek
byście tego biskupa waszego czcią przyjęli jako ojca, pasterza dusz waszych, i abyście, otaczając go należnym szacunkiem, posłusznie go słuchali jego nauk i rozkazów, aby on miał was oddanych synów. Chcemy też i nakazujemy, aby niniejsze pismo w nadchodzący dzień świąteczny w kościele katedralnym publicznie odczytane zostało z ambony klerowi i ludowi miasta Gorzowa. Dan w Rzymie u świętego Piotra roku pańskiego 1958 dnia 4 lipca w 19 roku naszego pontyfikatu. Bogu niech będą dzięki. Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Santa Maria, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Santa Maria, Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Santa Maria, Salus Populi Romani, ora pro nobis. Boże, łaskawie schyl ucho Twoje na nasze błaganie, żeś już na Twojego sługę wylał obfitość łaski kapłańskiej, przeto racz wylać na niego siłę błogosławieństwa Twojego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. O Boże. Teraz, Boże, wylej na tego wybranego pochodzącą od Ciebie moc Ducha Świętego, którą włada i kieruje,
którego dałeś Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, On zaś go świętym apostołom. Weźmij laskę urzędu pasterskiego, byś karcąc błędy karał z miłością, byś sądził bez gniewu, a pielęgnowaniem cnót serca słuchaczów uspokoił, i byś cichą powagą dbał o karność i wymierzał kary. Weźmij pierścień, symbol wierności, abyś ozdobiony wiarą niesfałszowaną zachował oblubienicę Bożą, Kościół Święty, nienaruszoną. Amen. Te Deum laudamus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec Kościoła, tłumaczący słowa pacierza drewiarzowego na święto Bożego Narodzenia, powiedział: w tak wielkie święto, które Kościół dziś przeżywa, właściwie nie godzi się mówić słowa Bożego. Bo tajemnice, które dziś święto kościelne opiewa, są tak wielkie, że raczej w milczeniu oddawszy pokłon Panu i prawdzie Bożej, rozejść się należy w skupieniu modlitewnym. I dziś też należałoby zamilknąć wobec tej wielkiej tajemnicy wcielenia, wcielenia kapłaństwa. Apostołowie w pierwszych latach swej działalności i następnych nie odważyli się nazywać kapłanem człowieka, choć święconego, bo kapłanem pierwszym, zasadniczym jest Jezus Chrystus.
I oto ta tajemnica właśnie jest wielka, że Chrystus nieustannie się wciela. Nieustannie się wciela w kapłaństwo. Stąd należałoby zamilknąć na to misterium kapłańskich i biskupich święceń. I oto tak tłumnie zebrani, drodzy moi, byliście świadkami, kiedy przez ręce najdostojniejszego kardynała prymasa i jego współkonsekratorów dokonało się to misterium na mojej słabej osobie, że wcieliło się misterium kapłaństwa w pełnię kapłaństwa Chrystusowego. Najmilsi, jesteście tu z całej ziemi gorzowskiej. Przyszliście na nią, by ją zamieszkać i ukochać jako swoją. Przyszliście tutaj z wszystkich zakątków, nie szczędząc sił. Wyrazem zewnętrznym tej jedności narodów w Kościele jest i to, że są tu delegacje również ze Śląska naszego. Jest tu prawie cała Polska Zachodnia zebrana. Jesteśmy tu jednością po to, aby utrwalać jedność i zgodę wszystkich na tych ziemiach. Nie rozdzielać, łączyć chcemy w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać. Drogie dzieci Boże, uroczystość nasza dobiegła końca. Widzimy, że trwanie ludu polskiego, ludu katolickiego na pradawnych ziemiach Polski jest faktem. Katolicka Polska tu przyszła, tu orze, tu sieje, tu bije młotłami w kowadła, tutaj klęka i modli się, wierzy, tu miłuje, tu nadzieję ma. Z tym faktem Stolica Święta liczy się i oto właśnie, że przysyła wam pasterzy, że każe ich konsekrować. To jest najlepszy znak jej woli. Należy się chociaż krótkie słowo tej ziemi śląskiej, która jak gdyby z serca swojego wyrąbała bryłę węgla i rozpalić pragnie ogniem gorącej miłości Boga aż do żywego tu na ziemi gorzowskiej. I tak się złożyło, że ten Śląsk przez wiele wieków oderwany od Polski dał tej ziemi polskiej pierwszego prymasa, syna ziemi górnośląskiej. Dzisiaj konsekrowali syna ziemi śląskiej razem ze mną biskupi, synowie ziemi śląskiej. To jest ta wielka radość i to jest ten dowód oczywisty, jak Kościół Święty w ojczyźnie naszej umie łączyć i zespalać wszystkie okręgi i wszystkie dzielnice i krainy tej ziemi w jedną ojczyznę chrześcijańską. Bo jakkolwiek ten Kościół prowadzi was do Ojczyzny Niebieskiej, to jednak z woli Ojca Niebieskiego prowadzi do nieba przez ziemię. I tutaj każe się uświęcać i tu każe wypełniać obowiązki niełatwe, uświęcenia i przemiany tej ziemi, aby była bardziej ludzką, aby lud Boży w imię Boże pracujący
na tej Bożej ziemi, czynił ją sobie i Bogu poddaną. I dlatego też matki śląskie tu obecne, zanieście podziękowanie Kościoła wszystkim matkom śląskim za syna tej ziemi. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Brawami nagrodzić naszych aktorów.